Kolejne wyzwanie pozwoli ci nawiązać lepszy kontakt z Twoim ciałem. Na pewno spotkałeś się z sytuacją, że podczas spaceru zawie chłodny wiatr i poczułeś nagle zimno. Nie zastanawiając się nad tym dłużej, chwyciłeś odruchowo za kurtkę i po prostu przyspieszyłeś kroku, żeby jak najszybciej znaleźć się w ciepłym miejscu. Tym razem chciałbym Cię poprosić, abyś stawił czoła doznaniom chłodu i ciepła. Wyzwanie brzmi następująco. Gdy wyjdziesz na dwór, poczuj chłód. I uświadom sobie, w którym dokładnie miejscu na ciele go czujesz. Gdy wieje wiatr, może spowodować uczucie chłodu wyłącznie na prawym policzku i prawej dłoni. Prawdopodobnie, na innych partiach ciała, nadal odczuwasz ciepło. Podobnie, gdy siedzisz przy kominku lub ognisku. Poczuj, gdzie czujesz ciepło, a gdzie zimno. Każde doznanie manifestuje się w innym miejscu w twoim ciele. Porzuć więc uogólnienia i niech wiatr, słońce, ogień i woda będą dla ciebie nauczycielami uważności. Życzę ci przyjemnego spaceru i zaskakujących odkryć. Do usłyszenia.